Bardzo, bardzo wiele z Was, gdy pierwszy raz poruszyliśmy temat tych czujników, był bardzo duży odzew i stwierdziliśmy, że chcemy to zamontować w domu i może część osób nie wie, nie zdaje sobie sprawy, więc nagramy o tym film i powiemy to szerszej rzeszy po prostu osób. Jeżeli ktoś nie ma, no to nawet byśmy prosili, żebyście zadbali o swoje zdrowie i zerknęli, żeby być po prostu bezpiecznym. Witamy Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta, Krzysiu i widzimy się na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj przechodzimy do Was z bardzo ważnym tematem. Tak, bardzo ważnym. Chodzi dzisiaj o bezpieczeństwo wasze, nasze, waszych bliskich, waszych rodziców, dziadków, few moments later, dzieci i psiuszy. Będziemy gadać i rozmawiać o czujnikach czadu, dymu, co za tym idzie ognia. My zaopatrzyliśmy się w takie właśnie czujniki, przewidzieliśmy sobie, ile ich potrzebujemy, bo będziemy je wkładać praktycznie do każdego pomieszczenia, bo jest to dla nas ważne. Tak, teraz zaczyna się sezon grzewczy, a w tym okresie jesienno-zimowym jest najwięcej przypadków, no bo zaczynamy palić w piecach. Że trzeba na siebie uważać. Tak. I dlatego zamówiliśmy sobie czujniki, my wybraliśmy z firmy Gerda, wybraliśmy sobie dwa rodzaje czujników. Jeden czujnik to jest czujnik czadu, jego montuje się na ścianie. Tak. I on sprawdza nam stężenie czadu w pomieszczeniu. On cały czas monitoruje, czy poziom jest zerowy, czy coś rośnie. Jak doskonale wiecie bądź nie wiecie, czad to, tak się mówi, cichy zabójca, ponieważ absolutnie go nie czuć. On się bardzo szybko miesza z powietrzem, on bardzo szybko roznosi się po całym domu i generalnie zazwyczaj, gdy zaczynamy czuć, że coś jest nie tak, to jest już bardzo często za późno. Nasz organizm na czad reaguje w sposób, że tak powiem, grypowy, więc możemy mieć wrażenie, że coś nas łapie, a w takim okresie jest to bardzo prawdopodobne. Posiłkowaliśmy się instrukcją, która jest tutaj przy tych czujnikach, jeśli chodzi o to, co wiemy teraz na ten temat, że pierwsze stadium takiego małego stężenia, tak. To jest po prostu ból głowy, tam jakieś nudności, taki ból kości, zawroty głowy. Tak, no, tak. Takie objawy jak przy po prostu grypie. Następne mamy tutaj, to już jest senność i podwyższone tętno. Jeśli jest już wyższe stężenie, tak. To w tym momencie już jesteśmy senni. Tak to wygląda i często to się zdarza, załóżmy, jeśli macie jakieś piecyki w łazience, które ogrzewają tam wodę. Tak, to najczęściej jest. Przy gazowych takich piecykach. W tym momencie to stężenie tam rośnie. Załóżmy, jesteście sobie w wannie. W wannie, cieplutko, przyjemnie. Tak, przyjemnie i wydaje Wam się, że jesteście senni z powodu tego, że jest Wam po prostu przyjemnie i ciepło, tak? Tak. A może to być właśnie powodem czegoś innego. I ostatnie stadium to już jest stracenie przytomności i śmierć w ciągu 3 minut. Tak. Czyli można powiedzieć, że bardzo, bardzo szybko. Jest to strasznie niebezpieczne, bo tak jak mówię, my naszymi zmysłami, węchem nie jesteśmy w stanie wyczuć, że coś nie gra w domu. Jeśli chodzi o czujniki czadu, nie są tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie macie na przykład ogrzewanie kominkowe, bądź palicie w zwykłym piecu węglem, bądź ekogroszkiem, czy czymkolwiek. Czad ulatnia się podczas spalania i tak samo jest, nie chcę tutaj robić z siebie nie wiadomo jak mądrej, ale to samo macie w przypadku, gdy macie piece gazowe. I paradoksalnie najczęściej to występuje, gdy te piecyki gazowe są, tak jak Krzyś mówił, w łazienkach. Tak, w małych pomieszczeniach, w których nie ma jakby dobrej wentylacji. Bardzo często u nas się mówiło, że czadem czuć, no nie? Czadem czuć, a to nie jest czad. A to nie jest czad, no nie? Ale tak się mówiło. Bo czad jest bezwonny, tak? Jego nie czuć, jego nie da się namierzyć po prostu. Namierzyć, jego nie widać, jego nie czuć, po prostu zaczynamy się gorzej czuć. I z tego względu właśnie my postawiliśmy na czujniki. Te czujniki nie są wieczne, taki czujnik czadu 7 lat, tak, przez 7 lat możemy go używać, po 7 latach należy go wymienić na nowy. On cały czas filtruje całe powietrze, więc on się zużywa. Lepiej tego nie przekraczać po prostu, dla własnego bezpieczeństwa. Skoro już mamy coś takiego, to dbajmy, żeby używane było poprawnie. Tak, żeby poprawnie go montować. Jeśli chodzi o czujniki czadu, to montujemy go tak na, może być na wysokości wzroku. Wiecie, 1,50 m do 1,80 m, tak, w zależności. Coś takiego, żeby po prostu też móc sobie to sprawdzać. Tak, bo tutaj mamy wyświetlacz i na tym wyświetlaczu wszystko widać, jakie jest stężenie. W momencie stężenie jest 0, z czego bardzo się cieszę, i mam nadzieję, że zerem pozostanie. Takie czujniki zasilane są bateriami. Te baterie należy wymieniać raz do roku, tak? Czyli mimo że ten sprawny będzie przez 7 lat, to trzeba raz do roku wymieniać te baterie. I jest tutaj też taki przycisk testu, że można sobie sprawdzić, czy wszystko działa. Poza tym, jeśli nawet będzie się nam już kończyć bateria, to on zacznie nam pikać. Co 30 sekund będzie pikać, że ta bateria już jest na wyczerpaniu i należy ją wymienić. Natomiast jeśli by zdarzyło się, że on zadziała, tak, że zacznie wyczuwać to stężenie. On już piszczy przy niższym stężeniu. Nie takim, że już załóżmy po 3 minutach jest się martwym. Okej. Tylko już przy tym wcześniejszym, kiedy zaczyna nas boleć głowa i tak dalej, on już wtedy dużo wcześniej zacznie działać. I wystarczy tutaj na test nacisnąć. I teraz, jeżeli ktoś ma słuchawki, to zdejmijcie je dla własnego bezpieczeństwa uszu. Także 3, 2, 1. Także rozlegnie się alarm i warto, żeby go położyć w miejscu, które będziecie słyszeć. I najlepiej położyć taki, znaczy zamontować sobie taki czujnik, załóżmy w sypialni, tak, w miejscu, gdzie śpicie. I może was to obudzić. Przy montażu takiej rzeczy poświęćcie te 10-15 minut na dokładne przestudiowanie instrukcji, bo tutaj nie ma żartów. Możecie to po prostu źle zamontować i czujnik nie będzie działał poprawnie. Wystarczy go zamontować w złym miejscu, co jest dokładnie wszystko wypisane. Producent absolutnie przewidział każdą głupotę, którą człowiek może popełnić podczas montażu. Tak, tak jak my myśleliśmy, żeby sobie go gdzieś zamontować, żeby było ładnie, czyli gdzieś tam bardziej w miejscu niewidocznym dla oka. Ale zazwyczaj te miejsca wiązały się z tym, że są niewłaściwe. Że są niewłaściwe po prostu. Nie może to być blisko okna, tak? Czujniki nie mogą być montowane blisko okna. Blisko wentylacji, za zasłonami, gdzieś zbyt wysoko, za meblami, dokładnie. Gdzieś, gdzie wiecie, na przykład chcecie dać go w kuchni, ale nie możecie dać go bardzo blisko okapu. No bo wiadomo, że tam wszystko z powrotem wychodzi i on cały odczyt będzie zaburzony. Nie może być blisko jakichś aerozoli, sprayów, nie wiem, w łazience, gdzie często używać na przykład lakier do włosów czy coś takiego. Takie rzeczy mają wpływ na ten czujnik. Jeżeli chodzi o czujniki czadu, my mamy 2, jeden na piętro, drugi na parter i generalnie na piętrze chcemy zamontować go sypialni. Na dole, z racji, że się spędza sporo czasu, no bo kuchnia, salon, no całe życie toczy się tutaj, będzie jeszcze jeden. Ważne, żeby na przykład ten czujnik też nie dawać go, tak jak mówił Krzyś, w kotłowni, no bo summa summarum to nie ma sensu. Nie będziecie tego słyszeć. Czujnik dymu możecie sobie dać, ale czujnik czadu w kotłowni to nie ma sensu. I dokładnie. Jak najbardziej. To też trzeba wziąć pod uwagę, że to trochę kosztuje. Wiadomo, nie oszczędzamy na zdrowiu, ale przemyślmy też, że nie wszędzie są one potrzebne. Czujniki dymu dajemy do każdego pomieszczenia. Najlepiej by było po prostu. Tak, to my w naszym przypadku dajemy wszędzie, gdzie tylko się da, damy czujnik dymu. Natomiast czujnik czadu dajemy w 2 miejscach, gdzie po prostu nas ostrzeże, tak? Wiecie, to też nie ma sensu, że w każdym pokoju będą 3 czujniki, no nie? Czadu, dymu, gazu, czadu, dymu, gazu, no nie? I jeszcze od czego jest? Nie. Czujnik zmierzchu. Montujemy go na wysokości? 1,50 m do 1,80 m. Tak, na wysokości naszego gdzieś wzroku. Tak. Dokładnie. Pięknie. Piąteczka. Gdzie nie montujemy czujniku czadu? Nie montujemy go koło okien, koło wentylacji. Nie montujemy go też wysoko, blisko sufitu. Nie montujemy go też za jakimiś zasłonami. Tak, za meblami. Takich rzeczy nie możemy robić, bo on po prostu musi mieć dopływ do powietrza i go móc testować. Montujemy go normalnie przywiercając do ściany. Tak będzie taki najbezpieczniej. Fajny system montażu, że po prostu przekręcamy. Tą część montujemy sobie do ściany i następnie do niej zakładamy już czujnik. Jak sobie znajdziemy? Co jest bardzo fajne, to w zestawie do każdego czujnika są już baterie, że gdyby Wam się zapomniało, kupiliście czujniki, ale zapomniało się baterii. Te czujniki zostały, a baterię kupię jutro, byłem w Biedronce, zapomniałem, kupię jutro, potem byłem w Tesco, zapomniałem. To wszystko macie w zestawie, także po prostu kołki też, wszystko jest w zestawie. Kolejnym czujnikiem, bo kupiliśmy sobie dwa rodzaje czujników, oba są z firmy Gerda. Ten jest do wykrywania dymu po prostu, tak? Czujnik dymu. I jego już się montuje troszeczkę inaczej. Jego montuje się jakieś między 10 a 30 cm od sufitu. On musi być już wyżej, bo właściwie jak dym się ulatnia, to on zazwyczaj trzyma się wysoko. I tak samo w tym czujniku przy instrukcji pisze wszystko, jak zachować się w momencie, kiedy jest jakieś niebezpieczeństwo, kiedy on zaczyna pikać, między innymi na przykład takich ważnych rzeczy, co my byśmy pewnie nie sprawdzili, tylko byśmy od razu wybiegli, to dotknąć drzwi, czy przypadkiem nie są ciepłe, czy nie jest ten ogień już bardzo blisko nas. Tak? Dokładnie. To jest jedna rzecz. To jest, naprawdę jest przemyślana ta instrukcja tych Druga czujników. Rzecz to, że gdy jest pożar, to należy się czołgać, żeby nie wdychać tego dymu, bo na niższym poziomie jest to stężenie po prostu niższe. Także to wszystko jest opisane w instrukcji i instrukcja jest bardzo, bardzo dobrze opisane. Co jeszcze jest bardzo ważne i właściwie nie wpadliśmy na to, a przy takich czujnikach to powinno, dobrze to pisze, że jeżeli macie na przykład dzieci, domowników jest więcej, to i na przykład dzieci same zauważą, a wy na przykład śpicie, a one się obudzą albo coś takiego, to zarówno w jednym lub w drugim przypadku musicie zrobić takie zebranie domowe i powiedzieć dzieciom, jak w ten czas się zachować. Nie wiem, jak chodzić. Załóżmy, jeżeli jest ten dym, że mają trzymać się nisko ziemi, że najlepiej, żeby szły na czworaka, że wiecie, że mają was obudzić, a jeżeli na przykład was w domu nie ma, bo na przykład macie starsze dzieci, to jak mają się zachować, tak jak powiedział Krzyś odnośnie tych drzwi, że mają szukać innego wyjścia, że mają wyjść za budynek, zadzwonić po służby alarmowe. Jeżeli jest coś takiego, to warto nawet na tych czujnikach napisać ten numer straży pożarnej, gdyby ze stresu coś tam się zapomniało. Nie bagatelizujcie takich rzeczy, bo to jest naprawdę bardzo ważne, to może uratować zdrowie, życie, no wszystko. Jak wygląda dźwięk w takim czujniku? Tak, także znowu słuchawki z uszu. Tak, także dźwięk jest bardzo głośny i na pewno go będziemy słyszeć i dlatego też warto jest, drugi raz to powiem, żeby dawać je w miejscach, gdzie nie będzie ten czujnik, załóżmy gdzieś tam głęboko w piwnicy, bo to nie ma sensu. Znaczy wiadomo, tam też możemy sobie dać, ale warto mieć je też blisko siebie, żeby one nam uratowały życie właśnie dźwiękiem, że coś jest nie tak. My postanowiliśmy zamontować te czujniki w każdym pomieszczeniu, jeżeli chodzi o dym, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Może, nie wiem, być jakiś kabel, komputer, telewizor, coś zacznie się palić, ładowarka do telefonu, coś się... Było sporo takich sytuacji, o których ja słyszałam, że na przykład laptop został na łóżku, on się przegrzał, zaczął się po prostu palić, więc to nie jest tylko i wyłącznie w kotłowni, czy tam w kuchni, bo nie tylko te sprzęty się palą. Generalnie może zapalić się wszystko, nawet jeżeli zostawicie lusterko, świeczki, lusterko też, no. Odbije, wiecie, promienie słoneczne w jeden punkt, załóżmy trafi na zasłonę albo coś, co jest łatwo palne i naprawdę może być nieciekawie. Jest to świetny pomysł, nawet jeśli chcemy, załóżmy, podarować coś rodzicom, tak? Mamy rodziców, mamy babci, dziadków. Wiadomo, że w każdym domu jest tam w jakiś sposób ogrzewany ten dom, dlatego warto zadbać o ich bezpieczeństwo i coś takiego zastosować. To jest naprawdę fajny pomysł na podarowanie komuś bezpieczeństwa. Dlatego naprawdę warto coś takiego mieć w domu, no nie? Tak samo, nie wiem, jak teraz zamówiliśmy sobie jeszcze gaśnicę, która przyjdzie, żeby była koło kotłowni, tak samo takie czujniki mega bezpiecznie i... Nie ma co na tym oszczędzać, bo generalnie jeżeli już taki czujnik do Was dotrze, a przeczytacie tą instrukcję, to będziecie chcieli go zamontować jak najszybciej się po prostu da. Także to jest bardzo ważne, weźcie to pod uwagę, roześlijcie ten film może znajomym, albo powiedzcie im po prostu, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy mógł być bezpieczny i przede wszystkim, żeby przestało, znaczy to się nie da przestać słyszeć, ale żebyście nie byli narażeni w tym okresie jesienno-zimowym, wiosennym na jakieś takie paskudne sytuacje, które no, odcisną piętno na całe generalnie życie już po prostu, no nie? Zwłaszcza, że gdy opublikowałaś w ogóle informację, że w ogóle zamówiliśmy, że kupiliśmy sobie, tak, bo to było na Instagramie, dostaliśmy mnóstwo wiadomości od osób, które miały styczność z czadem, z dymem i tak dalej. Niektórym uratowało to już życie. Tak. Żegnamy się z Wami. Mamy nadzieję, że film Wam się przede wszystkim przydał. Dużo zdrówka Wam życzymy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i zapraszamy na pozostałe filmy. Mamy nadzieję, że równie przydatne. Tak, jeden będzie gdzieś tutaj, będzie film tu. Tak, tak, a drugi tu. Znaczy nie, tam będzie film i tu. Natomiast tam będzie... chyba... Subskrybujcie! Tak. Pa!